Jest to już piąta edycja. Tak jak już wspominałem ostatnio, z każdą kolejną cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy zorganizować ją jeszcze raz w tym roku. Nie można jednoznacznie stwierdzić jakiegoś rodzaju broni, na które jest taki duży popyt. Natomiast każdy ma tam coś zaplanowanego, przychodząc na ten piknik. Czy są takie perełki rzadko spotykane, gdzieś widziane na filmach, czy jakaś broń popularnie używana, to już w zależności od preferencji poszczególnych osób. Z każdym kolejnym piknikiem rozszerzamy swoją ofertę o jakieś poszczególne jednostki, no natomiast tak jak dotychczas, będzie to broń sportowa, pistolety, rewolwery, karabinki, karabiny, strzelby gładkolufowe, karabiny maszynowe, także każdy znajdzie coś dla siebie. No, na pewno będzie różnica w porównaniu do poprzedniego pikniku, ponieważ mamy kilka egzemplarzy, no, które na pewno ucieszą oko i sprawią frajdę podczas strzelania. Tak? Nie trzeba jakichś specjalnych przygotowań. Wystarczy przybyć do nas. Nasi instruktorzy poprowadzą osobę, zarówno taką, która już strzelała, albo taką, która chciałaby strzelać, nigdy nie miała z tym do czynienia. Postaram się o to, żeby było bezpiecznie. Także jakichś nadzwyczajnych przygotowań nie trzeba czynić przed tym, żeby się do nas wybrać. Nasi instruktorzy będą prowadzić, żeby było bezpiecznie i na pewno każdy bezpiecznie odda te strzały, które będzie chciał. Na chwilę obecną wiem, że będą cztery osie. Oś do broni sportowej, oś do pistoletów, oś do karabinków oraz oś do karabinów. Także zobaczymy jeszcze, jak to w międzyczasie pokaże się, ale no myślę, że te cztery osie do 100% będą ulokowane na strzelnicy. Uważamy, że jest to fajny sposób spędzania wolnego czasu. Wiadomo, że dostęp do broni w naszym kraju nie jest być może taki powszechny i dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na pozwolenie na broń, no jest to możliwość obycia się w ogóle ze strzelectwem, tak? A jest to naprawdę fajny sport, fajna alternatywa na spędzanie wolnego czasu.